Jesteśmy. Cześć, witajcie. Hej. Cześć Piotrze. Cześć Marcin. Piotr Van Navigator. I Marcin Żuber, Piwko, Karawanik z pasją. Witamy Was serdecznie. I widzicie nas na targach w Poznaniu, rok 2024, na moim kanale i u Marcina na Facebooku. Na grupie. Będzie też również film udostępniony. Tak jest. Grupa Karawanik z pasją i stowarzyszenie również, które promuje karawanik w Polsce. Jesteśmy w jakimś stopniu ziomalami z jednego województwa, chociaż troszeczkę parę kilometrów od Ciebie oddaleni. Zaraz Wam powiem, o czym będzie ten film. Ale jeszcze, jak już tutaj weszliśmy na ten temat stowarzyszenia. Marcin, robisz w tym roku imprezę? Tak. W Stargardzie. Opowiadaj tak. O tym. Zorganizowaliśmy w czerwcu taką małą imprezę ze programu, ze społecznika. Właśnie dzięki temu, że utworzyliśmy stowarzyszenie, mogliśmy pozyskać pieniądze od państwa i mogliśmy zorganizować w czerwcu dla dzieci i nie tylko zresztą, bo dla wszystkich osób z karawaningu i spoza karawaningu, mały festyn odnośnie zdrowej żywności w karawaningu, bo wszyscy mówią, że w karawaningu się bardzo pozmieniało. Owszem, pozmieniało się bardzo dużo. Aczkolwiek chcieliśmy pokazać troszeczkę też karawaning z innej strony, czyli od tej zdrowej żywności, poprzez pokazanie, jak udzielić pierwszej pomocy osobie poszkodowanej. Czyli tam było jakieś szkolenie? Był pokaz strażaków, było szkolenie pokazane i poinstruowane, jak udzielić osobie poszkodowanej pomocy. Była deska, były aparaty, były naprawdę bardzo dużo tego sprzętu. Było tu, teraz też ciężko tak jest z głowy powiedzieć. Chyba największą frajdą, jaką z tego wszystkiego, co dla dzieciaków, tą straż pożarną, jaka zrobiła. No to zawsze. Tak, to jak odpalili węże, szlaufy porozwijali i lali tą wodą. To chyba była najlepsza atrakcja dla dzieciaków. Chociaż nie powiem, byłem bardzo zaskoczony, bo młodzież bardzo chętnie słuchała porad, jak udzielić tej pierwszej pomocy, żeby nie bać się podejść do tej osoby poszkodowanej, żeby nie trzeba się bać. To jest tak samo człowiek, on też chce żyć. Tak, i potrzebuje naszej pomocy. Tak, poinstruowali, na jaki numer telefonu telefonować. Przy tym też i rodzice się mogli troszeczkę doszkolić i mogli brać czynny udział. Zresztą też robili jako tak zwani poszkodowani, no i tam rodzice, dzieciaczki im pomagały. No to jest bardzo ważne. Nawet skaleczenie paluszka było, to nie mama, to trzeba tak, to tak. Także też byłoby bardzo fajne i miłe. Bardzo, bardzo dobre. Tak, bardzo to dobra, tak w takim dużym rzecz. Skrócie. Poza tym jeszcze tam było jakieś ognisko. No, imprezka. Grillowane warzywa, smoothie, nie smoothie. Było tego bardzo dużo. Także osoby, które przybyły, ja serdecznie jeszcze raz dziękuję. Ja niestety nie mogłem. No nie mogłeś, Piotrze, dojechać. Szkoda. Ale już mam nadzieję, że następna impreza... Jakoś będziemy musieli się zgadzać. A jak nie, to bez tej imprezy. Albo u Ciebie, albo u mnie. Niedaleko mamy do siebie. Dokładnie. Przy okazji, jak już Marcin wspomniał, tą kwestię szkolenia w udzielaniu pierwszej pomocy, to bardzo Wam polecam. Zobaczcie na moim kanale materiał filmowy, który nagrałem w trakcie takiego pokazowego, małego szkolenia zorganizowanego przez fundację, jeżeli nie pomylę nazwy, przeciwoparzeniom. Kamil Ratownik pokazywał na tym szkoleniu, jak udzielać pomocy w przypadku poparzenia, jak również jak sobie poradzić z krwotokami u kogoś i jak sobie z tym poradzić samemu, jeżeli mamy krwotok z ręki, czy z którejkolwiek kończyny, przepraszam, górnej czy dolnej. Słuchajcie, dobra, trochę śmiechu, ale słuchajcie, zobaczcie ten materiał filmowy, to jest pół godziny, jak to obejrzycie, naprawdę, mówię Wam, ja obejrzałem to od początku do końca, warto poświęcić te kilkadziesiąt minut na to, żeby nabyć tą wiedzę, jak sobie radzić w takich bardzo krytycznych sytuacjach. A teraz przechodząc do tego... Do sedna sprawy, bo trochę zaczęliśmy wyciągać. Posłuchajcie, startują, właściwie już wystartował targi Caravan Salons 2024 w Poznaniu i tak miałem taki pomysł, Marcin się na to zgodził. Idziemy w teren, jak to się mówi. Idziemy po halach szukać jakichś ciekawych rzeczy, czegoś, co zwróci naszą uwagę. Jakichś ciekawych produktów, ciekawych rozwiązań, no coś, co przykuje nasze oko. Coś, co będziemy chcieli Wam pokazać, na co może nie zwrócić uwagi, albo po prostu też żeście nie przyjechali.
Jak znajdziemy takie ciekawostki, Marcin wyszuka kilka, ja wyszukam kilka. Pokażemy, podzielimy się. Tak, podzielimy się tym i my to zrobimy za kilka dni w niedzielę na zamknięcie tych targów. Dla Was to będzie tylko kilka sekund. Dokładnie. Dosłownie, jak my skończymy tą gadkę, ja to płotnie pomontuję i zobaczycie, co my tu takiego ciekawego, jakieś fajne produkty, jakieś fajne rozwiązania, coś, co przykuje naszą uwagę, co i istotne. Pewno, i na pewno obiecuję, że sprawdzę dla Was i dla siebie również, i również dla Ciebie, Piotrze, czy faktycznie obecne targi, czy to są kolejne targi z tytułu, bo są następne targi i wszystko jest to samo, czy może akurat w danym momencie coś przez ten okres paru miesięcy, coś się wydarzyło, coś się zmieniło. Racja. Różnie bywa, chcemy więc to ocenić, wybadać i Wam pokazać. I pokazać, tak. Marcin, ponieważ podróżuje samochodem z przyczepą kempingową, to będzie patrzał ze swojego punktu widzenia. Ja jako podróżujący campervanem będę patrzył na to ze swojego punktu widzenia i ciekawe, co nas z tego wszystkiego wyjdzie. Na pewno wyjdzie coś, Piotrze, dobrego. Postaramy się. Będziemy się starać, kochani. Zobaczymy, czy faktycznie Warszawa, targi to jest to samo, co w Warszawie było kiedyś. Poznań był w zeszłym roku, Poznań jest w tym roku. Zobaczymy, porównamy, ocenimy. A będziemy to oceniać w miarę srogo. My idziemy, znaczy on się musi jeszcze rozpakować. Ja muszę się jeszcze tak rozpakować. Ale generalnie to idziemy w trasę, za kilka sekund się widzimy. Dokładnie. To do zobaczenia. Do za parę dni. Tak jest. Na razie. Cześć. To jesteśmy z powrotem. Marcin na pewno coś ciekawego znalazł, ja również. Przepraszam za moją zadyszkę, ale zapomniałem mikrofonów. Trzeba było się przebiec. Gimnastyka to dla zdrowia. Ostatnio biegłem, nie wiem kiedy, kilkadziesiąt lat temu. Słuchajcie, za chwilę jest koniec targów. Caravan Sans 2024 w Poznaniu. I dobiega końca. Tak, kilka sekund temu z Waszej perspektywy mówiliśmy, że poszukamy coś ciekawego, co zwróci naszą uwagę ogólnie. Tak teraz my po tych kilku dniach, a Wy po kilku sekundach już się dowiadujecie, co kto z nas znalazł. Ja musiałem sobie zapisać na kartce. Więc ja za nią wyciągnę, Marcin, mów ty pierwszy, zaczynaj, na zmianę. No dobra, to będziemy się wymieniać. Słuchajcie, pierwszą fajną zmianą, jaka wchodzi na nasz rynek, to robi się popyt na namioty dachowe na samochodach. To jest do spania. Do spania, tak. Tak. Bardzo fajnie się to, widzę, zaczyna rozwijać. Bardzo fajne mają przenośne kuchnie, zlewozmywaczki, szafeczki, które tak naprawdę możemy spakować do bagażnika i nie zabierają nam bardzo dużo miejsca. Też jest to, widziałem, tak przyglądałem się co niektórym tym produktom. Są bardzo mobilne i bardzo fajnie skonfigurowane do takich najbardziej potrzebnych rzeczy, typu mały kranik, obok mały dozowniczek z płynem do mycia. No słuchaj, rozwiązanie dla mnie fantastyczne, bo jadę samochodem osobowym, nie muszę targać dużej butli. Takie coś widziałem. Było też. I też to jest bardzo fajne, takie miniaturowe, ale... Tak. Wiesz co, ja to widziałem też w jednej firmie, chyba Roxo to się nazywa, ten producent, i ja to nazwałem pakiet startowy dla początkującego karawaningowca, którego nie stać na przyczepę, nie stać na kampera, ale chciałby wejść w ten świat podróżowania swoim własnym samochodem osobowym, a też go mieć potem do wykorzystania na co dzień, prawda? Tak, tylko też musimy wziąć też pod uwagę, no nie oszukujmy się, te namioty też nie są tanie. A nie, ja mówię o tych zestawach, które mówisz. A, te zestawy, były drogie, bo one tam, tam 1500 zł, 2000 były tam, także to ceny nie były jakieś tam naprawdę takie z kosmosu. Tak, bo ten element z tej firmy Roxo, który ja widziałem, to jest taki cały pakiet elementów drewnianych, że w samochodzie typu kombi, powiedzmy, opuszczacie te oparcia tylnych siedzeń i wkładacie taki zestaw i tam w tym zestawie macie podstawę jako łóżko do spania, materace pod spodem, mebelki, właśnie to, co ty mówiłeś. Mały zlewik, mała kuchenka, mała szafka. Mały ociekacz. I to jest taki starter na początku. Można powiedzieć, że tak, na początku. No, chyba, że są też i tacy ludzie w naszym gronie, no i nie tylko, bo każdy patrzy pod siebie, że stwierdza, że ta wymiarówka dla niego jest jak świat, więc on nie potrzebuje czegoś wielkiego i będzie to dla niego super, jakimś fajnym rozwiązaniem. No bo karawanik nie musi być drogi, nie? Dokładnie tak. Ty grunt, żeby był z pasją.
Oj, musiał kolega to podkreślić, tak, dobra, żeby był karawanik z pasją. Dobrze. Dobra, to teraz ja wam powiem, co zwróciło nie tylko moją uwagę. Oj. Wiele osób z takiej... Zerknąłem tu w jego kartkę i powiem wam, że był prawie wszędzie tu, gdzie no, razem by, a żeśmy się nie widzieli tam. A się nie widzieliśmy, ale razem byliśmy. Mamy gości z Chińskiej Republiki Ludowej, producent przyczep turystycznych, zaprezentował, właśnie przyjechali, właśnie to jest taka ekipa niesprzedażowa, a to jest wizyta kurtuazyjna, przyjechali zobaczyć, co takiego ciekawego można zobaczyć w Polsce, w Europie i chcieli zaprezentować swoje prototypy przyczep. Ja zaznaczę, to są prototypy i w tej chwili ta firma zaprezentowała takie dwa modele, to wzbudziło dość duże zainteresowanie. Technologia, którą tu zaprezentowali, jest zaprezentowali bardzo interesująco. Oni dopiero są na etapie badania naszych potrzeb, słuchają naszych uwag na temat generalnie tego, co nam się w tych przyczepach nie podoba, co trzeba poprawić. Tak. A to, co nam się podoba? Powiedzmy tak, to, co się nam podoba, to oni są happy, ale ich interesuje to, co nam się nie podoba, bo chcieliby to na następny razem już wyeliminować. Dokładnie. Generalnie budują dopiero swoją sieć sprzedaży, ale dyskusja w necie, bo wrzuciłem parę zdjęć na Face'a, dyskusja się natychmiast bardzo ożywiła, wzbudziło to bardzo duże zainteresowanie. Myślę, że to będzie jakaś ciekawostka, zresztą chyba to będzie pierwszy film, nagrałem wywiad z tym dyrektorem generalnym, który tutaj tworzy sieć w Polsce i zaprezentuję wam jego opowiadanie o tych produktach. Muszę tylko wam powiedzieć tak, to nie jest jakaś firma Made in Garage, czy nawet Made in Duży Warsztat. Oni są producentami, dostarczają podzespoły naprawdę dla bardzo dużych marek światowych, na przykład dla Jaguara. O czym to świadczy, prawda? Dokładnie tak. Tak. Czyli mają swoją już wypracowaną markę i renomę. Oczywiście. Czyli pokazali kilka fajnych drobiazgów. Zobaczycie to na moim filmie, na moim kanale. A ty, Marcin, też tam byłeś, opowiadę swoje wrażenia. A ja sobie skontroluję kamerę, ale nawijaj. Tak. Kochani, a więc tak, pierwszą taką zauważalną rzeczą, jaką wykonał chiński producent przyczep, które będą produkować, miejmy nadzieję, że wejdą na nasz rynek, to kochani, ich przyczepy są całe zbudowane z aluminium. Nie ma sklejek, nie ma powłoki zewnętrznej aluminiowej, w sensie jakiejś rybiej łuski czy coś, jest normalnie zbudowana z blachy przyczepa. Czyli można powiedzieć, że kupujemy taką sobie przyczepę i nie musimy się bać, martwić, że no będzie nam przeciekać, bo jednak uszczelniacze czy jakieś inne rzeczy zaczęły puszczać i tak dalej. To jest jedna rzecz. Nie daj Bóg, jakby doszłoby do, no wiadomo, to jest tylko życie. Ktoś nam uderzy, zadrapie czy coś, też nie ma problemu z naprawą tego elementu. Tak jak rozmawiałem, tak samo również i ty, Piotrze, z panem Marcinem, pokazał mi również, że tą blachę można bardzo szybko i prosto naprawić i nie ma wielkiego nakładu finansowego, jak w obecnych naszych przyczepach, tak? Tak. No bo nie oszukujmy się, rozerwiemy poszycie, tak jak w naszej jakiejś tam przyczepie, no i się okazuje, że koszt wymiany całej ściany to jest tam już ponad, nie wiem, no strzelam, 15-20 tysięcy, no bo to trzeba zrobić dobrze, a fabryka, wiadomo, czy serwis ściąga cały bok i nakłada nowy, tak? Tak. I tak. Koszty są dużo, dużo większe. Drugą, kolejną rzeczą, która było bardzo fajne i pokazane, to system szyb. Szyby się zachodziły takim mlekiem. Tak. Nie wiem dokładnie, przepraszam, no teraz nie pamiętam, jak nie się nazywa. Ja też nie wiem, ale... Ale bajer jest taki, że siedząc w środku, osoba z zewnątrz nas nie widzi. My widzimy wszystko, tak, a ona nas nie widzi, co się... Szyby po prostu zachodzą mgłą taką. Dobre określenie. Mgłą i to jest nie przyciemnienie, nie wiem. Zamglenie obrazu. Nie widać, co się dzieje w środku. Tak, to jest normalnie. Tam jest jeszcze parę innych takich ciekawostek, które zobaczycie na tym moim materiale filmowym. Co masz następnego ciekawego? Masa ich przyczepek. Nie wiem, czy się pytałeś. Nie pytałem się, no bo ja jestem... Właśnie, Piotrze. I co jest bardzo fajne i ciekawostką, ich przyczepki będą ważyły maksymalnie do 1500 kg. Mi to nic nie mówi, ale... Czyli waga DMC, czyli waga przyczepy DMC nie będzie większa niż 1500 kg,
ale już mają w planach i w projektach budowanie przyczepki całej, również z aluminium i całego, tak jak oni mają, bo mają piękne wykończenie. Mi się osobiście bardzo to spodobało. Będą próbować robić przyczepkę o wadze 750 kg. Czyli to będzie hit, tak? Proszę? To będzie super parametr, bo tak, super parametr. Dlaczego? Dlatego, że ludzie po prostu, kto nie ma uprawnień B do E, nie będzie musiał robić dodatkowych uprawnień, bo każdym samochodem osobowym tą przyczepkę se przeciągnie i nie będzie miał większego problemu. Dobra, to ja mam następny punkt. Nie wiem, czy mi się uda go bez przerwy, bez cięcia powiedzieć, bo już słyszymy, że się impreza kończy. Zaraz sami to usłyszycie. Tak, zostały 2 minuty, kochani. Moi drodzy, na tych targach pojawiła się pewnego rodzaju osoba, imię, nazwisko Dariusz Bergier. Mi to nazwisko nigdy nic nie mówiło i wam być może również nie. Dariusz ma swoją własną pracownię mebli. Wykonuje te meble z drewna, ze skóry. Zrobił te meble w wersji turystycznej. One nie są najlżejsze, bardziej się super nadają do ogródków przy domu, nawet, ale również do mieszkań. Są super, mega wygodne. O jego renomie to mogę wam tylko powiedzieć to. Pracował, robił meble dla pana rodziny Pendereckich, robił również dla członków dworu, brytyjskiego dworu królewskiego. I co najciekawsze, w co sam nie wierzył, wszystkie meble, które tu przywiózł, jak się dowiedziałem dzisiaj, wszystkie sprzedał. Zobaczycie to, bo oczywiście widzicie to teraz w przebitkach. Ten człowiek wszystkie te meble na tych targach sprzedał, w co sam naprawdę nie wierzył. Jest mega, mega happy, ale to nie jest tylko producent mebli. No i kochani, 16 godzina. Koniec targu. Koniec. Dokładnie. Tak, no. Chyba nie słychać. Nie, chyba nie. Zobaczymy. To jest największa adrenalina, bo aż gęsiej skórki można dostać. Jak na koncercie rockowym, tak. Nie? Dobra. Chyba mają jeszcze dobre akumulatory. Chyba. Oni na kablach lecą. Da, je. No. Ale to chyba nas nie wygwizdali, co? Chyba raczej nie. Chyba raczej jako nagrodę. Chyba nie. Chyba i słuchajcie, kończąc jeszcze temat Dariusza Bergiera, pracownia Dariusz Bergier, poszukajcie. Jest to też bardzo ciekawa postać, człowiek, który tu przyjechał, bo też jest karawaningowcem, to offroadowym. Przyjechał super fajnie zrobionym samochodem terenowym, który sam wykonał zabudowę. I w najbliższej przyszłości jesteśmy mówieni, że się gdzieś tam jeszcze w Polsce spotkamy, pokażę. Znaczy, tu na zdjęciach też już widzicie ten samochód, ale ja go dla was filmuję w przyszłości od środka i wywiad w ogóle z Dariuszem i tego meble będzie też w osobnym materiale filmowym. To co, dalej? Co tam ciekawego masz? Dalej, odnośnie już zacząłeś takich offroadowych rzeczach. No. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale też również były obecne na targach teraz przyczepki do offroadu. No tak, zwróciłem uwagę. Była tam kilka, nawet były ze znanej takiej firmy Compass. Compass, przepraszam, bo to przejęzyczenie. Bardzo dobrze wyposażone. Jeśli chodzi o wyposażenie i o zastosowanie tej przyczepy, no to powiem ci szczerze, że jak dla mnie, tak jako dla laika, bardzo ładnie, fajne, w miarę w środku przestronne, kuchnia zewnętrzna, czy jakiś prysznic zewnętrzny, bardzo fajnie przemyślane, nawet dowieszana kurtyna do prysznica. Tak. No to ja mówię, no kurczę, tak naprawdę no, jedziesz w las, jedziesz gdzieś, no faktycznie, dosłownie 3 minuty, bo akurat poprosiłem, czy można byłoby zobaczyć, ile czasu zajmuje rozłożenia prysznica. Tak bym powiedział, chodź, zapraszam. Otworzył klapkę, wyciągnął. Wstydzisz się? No nie. Proszę bardzo, już leci ciepła woda, możesz się kąpać. No. Ale jeżeli się wstydzisz, to daj mi dosłownie minutę. Już mamy zasłonkę, mamy piękny podest, nie stoimy, jak to się mówi, czy na trawie, czy na ziemi, nie tego.
można było wziąć szybko bardzo fajny prysznic, nie? Także mamy też już taki fajny, że dla offroadziarzy robią przyczepy właśnie też takie i już dosyć naprawdę fajnie wyposażone we własną elektrownię, zasilanie akumulatorów, to już też takim standardem to nazwijmy, porty USB do ładowania telefonu, tabletu czy tam czegoś innego. Także też bardzo fajnie wychodzą naprzeciw kupującego, żeby miał wszystko to, co potrzebne jest w dzikości. Tak. Dobra, to teraz ja polecę troszeczkę innym tematem. Nie będę mówił o produkcie, tylko o zjawiskach, nie wiem jak to, nie wiem czy społecznym, można to tak nazwać. A chodzi mi konkretnie, dam wam takie dwa przykłady. To są bardzo fajne przykłady dla osób, które się zastanawiają też nad własną drogą życiową, nad własnym biznesem i tak dalej. Tym pierwszym przykładem to jest Vandalvan. Rafał prowadzi, też ma kanał na YouTubie, ma swoje media, ale to jest człowiek, który zwolnił się z pracy w dużej korporacji i swoją pasję do karawaningu, sam wykonał pierwszego campervana, zamienił w swój biznes. Prowadzi portal, prowadzi swoje media, to są takie media zamknięte, nie każdy tam może wejść, ma swoją taką grupę odbiorców, którzy wspierają go finansowo, on podjął też współpracę z różnego rodzaju producentami i jak gdyby czerpie również zyski z tego, że dzieli się swoją wiedzą na temat budowy kamperów, zamieniając tą swoją pracę w biznes. Ja, on tak. Po prostu z fana karawaningu, zresztą jest nim do tej pory, zamienił to w biznes. I to jest właśnie taki fajny przykład, że nie ma nic lepszego jak pasja, którą przykujemy w działalność dochodową i dalej jest tą pasją. Co ty masz następnego? Ja się muszę zapiąć, bo tutaj nas trochę już wentylują, bo się stoiska składają, a my jeszcze tutaj sobie gadamy. Mów, co ty masz następnego jeszcze? Co jeszcze, kochani, na co zwróciłem uwagę? Ja to może inaczej, bo ja to bardziej patrzałem też jako osoba, która się lubuje karawaningiem, patrzałem na ceny. Patrzałem, porównywałem, nawet sobie w album wszedłem zeszłorocznego Poznania i chciałem tak sobie porównać mniej więcej ceny. To mogę, na co zwróciłem uwagę? Towar poszedł do góry. I można to śmiało powiedzieć, że to nie jest 5, 10, 15%. To jest 30%, tak lekko poszło wszystko w górę. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Czy ogórki poszły do góry, sałata. A, możliwe. To chcesz od kampera. No tak, bo hen chleba też teraz poszedł do góry. No. To przepraszam. Zwracamy honor. Wracam, to przepraszam, tak. To ja już nie mam więcej. A energia poszła 80% do góry. Tak, tylko że ja Cię rozumiem, wiem do czego pijemy, ale są to przyczepy zeszłoroczne, które się nie sprzedały i była tu jedna z przyczep, nie będę mówił marki, bo nie będziemy tutaj już drążyć nie w tematu, nieważne. Była wystawiona ta przyczepa, bo bardzo nam się podobała mi i mojej żonie, jeśli chodzi o układ. Ona kosztowała w zeszłym roku, to jest zeszłoroczny model, kosztowała 118 tysięcy z jakimś tam małym haczykiem. Dzisiaj ta sama przyczepa zeszłoroczna kosztowała bez mała 132 tysiące złotych. Ty wiesz co, to może ktoś jak obliczał nową cenę, to się pomylił i zamiast na minus 30% rabatu zrobi na dołożył. Plus. I cholera tak poszło do druku. Może, no chyba. Miejmy nadzieję, że no, powstał taki tak zwany czeski błąd. O, dobra, czeski... Dobra, okej. Okay. To tak może tak zostawmy. Dobra, to tak, może to tak skomentujmy. O, dobra, zostawmy tak w ten sposób. No, pomijając już tutaj też, że mieliśmy tutaj pięknego Morello za 3 255 tysięcy, który ma garaż i jak to tam jest pięknie napisane, że mieści w sobie Fiata 500. No ja już 55 tysięcy mam, jakby co. 55 tysięcy masz? Jeszcze tylko 3 miliony mi brakuje. Słuchaj, ja tam końcówkę było 81, to też będę. Też byś dorzucił? Tak, ale dalej brakuje nam te 3 miliony. Ale jest postęp. Dobra, jak jest wesoło, to następna sprawa, znaczy wesoło, też nie wesoło. Ten sam temat, ten sam schemat, co z Vandalvanem. Amanda i Hubert, czyli Awantura Campers. W ubiegłym roku robiłem z nimi wywiad, stali na hali numer 3 jako vanlifersi. A dzisiaj zaprezentowali 3 przepiękne campervany, które produkują. Zrobili po prostu firmę, produkują na zamówienie campervany. I byłem u nich na stoisku pierwszego dnia tego biznesowego, gdzie jeszcze nie ma zbyt dużo ludzi. I następnego
I muszę powiedzieć, że do nich masa ludzi szła. Te kampery są po prostu u nich wewnątrz bardzo miłe i sympatyczne. I fantastyczne jest to, że w stosunku do mnie bardzo młodzi ludzie też pasję przekuli w bardzo fajny pomysł biznesowy. Bardzo mi to cieszy, że w ogóle na targach, ja tak widzę od ubiegłego roku, no ja też nie jestem, jestem takim youtuberem doświadczonym jak Polski Karawanik, który chyba w przyszłym roku będzie miał 10 lat na YouTubie w ogóle. Wow, no to już jest. Bo jak zajrzałem na ich najstarszy film był wyemitowany 9 lat temu, więc chyba w przyszłym roku będzie 10 lat na YouTubie. A ja jestem dopiero 2 lata i 3 miesiące raptem. No to nie ma się co porównywać, ale generalnie rzecz biorąc, jednak zauważam, też w nadarzeniu to zauważyłem, jest coraz więcej różnego rodzaju małych manufaktur naszych, które produkują campervany i są to campervany zrobione bardzo elegancko. Bo zrobić bardzo dobrze to nie jest problem, ale jeszcze zrobić elegancko to... Dobrze go wykończyć może, tak nie? No, wykończyć, żeby to ładnie było, żeby się tam było przyjemnie siedziało. To jest jeden z takich moich punktów, to że... Ludzie, następna firma powstała w wyniku pasji. Dokładnie, tak. To nabije dalej. Co jeszcze? Znalazłem kilka fajnych nowinek odnośnie lodówek kompresorowych. Mhm. Były z Tedforda, z Dometica, były z Jolko. Mhm. Ceny przeróżne. No oczywiście. Ceny są naprawdę przeróżniste, w zależności od wymagania kupującego. Ja idę robić kontrolę kamery, nawiję dalej. Dobra, więc odnośnie lodówek, powiem Wam szczerze, że też bardzo mocno poszli w lodówki kompresorowe, zasilane napięciem 12-woltowym. Wyłącznie, no ja tak moc lodówek średnio przyjmijmy 80 do tam 100 W, czyli teoretycznie dużo, no. Czyli to jest pobór jakiś tam prądu około 6 A. Wiesz, tylko nowością, Piotrze, jest to, że to dopiero jest od jakiegoś czasu tak naprawdę, tak, nie? Ale ja chciałem powiedzieć, że tylko nie w tym stylu, że to oni wpadli na coś. Nie. Tylko chciałem powiedzieć, że to jest technologia nam wszystkim znana od wielu lat. Dokładnie. W związku z tym tutaj już nikt nie musi otwierać drzwi, które są otwarte. I te lodówki, tak naprawdę te moce, które tam są podane ich, to one nam o niczym nie mówią. Bo przecież ta lodówka nie pracuje cały czas. Tak. Natomiast jak są policzone cykle załączeń i włączeń, to już to lepiej wygląda. Ja powiem, dlaczego ja tak mówię. Dlatego, że ja taką lodówkę mam od samego początku, tylko kompresorową. I no oczywiście mam 300 Ah na pokładzie, mam 500 W na dachu, ale generalnie rzecz biorąc, ta impreza to jest jedyne miejsce, kiedy ja w ciągu roku używam zasilania zewnętrznego. A ta lodówka mi pracuje non-stop i ona ciągnie ten prosty akumulator non-stop. I one tak naprawdę tak dużo prądu nie zużywają. No prawie nic prądu. Jak dla mnie to ja mam, wspomniałeś, masz 300 Ah, również mam 300 Ah na pokładzie, 420 na dachu, przyczepa stoi na hali. No. Od czwartku przecież ona światła dziennego nie widziała. No. Jak wjechałem, miałem bodajże na voltomierzu 12,6, mam teraz 12,1. Dobra, to następny element, też polska firma, już jest znana na rynku, jest bardzo popularna. Kopacy produkują okna do campervanów. Mam tutaj na myśli firmę Madovan. I no ich konstrukcje okien są już od tych 2 czy 3 lat na rynku dość znane, ale to, co mi się spodobało i to, co tutaj widzicie, opracowali, chodzi tu o stronę tą estetyczną, nowy kształt tej ramy wewnętrznej. Wykonana jest z ładnego drewna i z fajnie zrobionym oświetleniem LED-owym. Naprawdę bardzo elegancko się to prezentuje. Ja pomijam to, że ich te okna są fajne, bo są bardzo płaskie. Ja mam te stare Dometica, wiecie, takie wystające jak miska, jak kuweta fotograficzna albo kuweta dla kota. A oni mają takie bardzo fajne, płaskie, one są też, inaczej, te stare S4 Dometica są łatwiejsze do wyważenia. I też prowadzili, czego nie mieli w ubiegłym roku jako nowość, to małe okienka, by ktoś z Was chciał w campervanie zrobić toaletę i zrobić to w tej toalecie okienko, to mają też taki model malutki, się fajnie rozwijają. Ale generalnie mi się spodobała właśnie ta ich taka rama drewniana, mają na razie 2 kolory, ale na przyszły rok prawdopodobnie, no oni się cały czas rozwijają. Bardzo mi zależy na tym, żeby zaprezentować produkt, którego nie ma konkurencja. No dalej, tak. Twoja kolej. Co dalej, kolej. Tak? Co to dalej? Ostatni punkt.
Czyż byś zmyślał teraz? Ja ci powiem tak. No. Wiesz, jakim był, jest dla mnie najlepszym, jaki jest najlepszy punkt całego zlotu? No. Strefa retro. A no tak. Pomijając to, że jestem uczestnikiem również. Prawie, żebym, no. Tak, ale wam powiem szczerze. No. A ja też byłem w strefie retro, wiesz? Tak. Tak, też tam w strefie retro. Tak. I teraz też jestem w strefie retro, bo tam, gdzie jestem, to jest retro już. Retro już, dokładnie. Retro. Wszystko siwe. No. Ale powiem ci, że jednak ta strefa retro najwięcej przyciąga ludzi na targach. Jest tam bardzo dużo ludzi zwiedzających. Tak. I nie wiem, czym to jest spowodowane. Tym, że te stare... Sentyment, czy po prostu to jest to, że te sprzęty mają tą duszę, znaczy, mają to coś w sobie. No, to ja ci powiem, co to jest to coś, bo ty jesteś za młody. Oczywiście, ja żeby tak. To ja, pamiętać. Tak. Jak byłem małym dzieciakiem i wszyscy takie stare dziady jak ja to potwierdzą, jak szedłem ulicą z ojcem, czy tam z wujkiem, czy z kimś starszym, to mi mówi tak, to jest auto marka taka, to jest taka, to jest taka, to jest taka. I to było widać z daleka, z kilkudziesięciu metrów auto się odróżniało. Każdy miał swój indywidualny styl. Dzisiaj jak człowiek nie podejdzie i nie przeczyta napisu, to on nie wie, co to za samochód. Tak, bo nie wiesz, bo tak naprawdę te wszystkie teraz na dzień dzisiejszy koncerny samochodowe, no to robią praktycznie na jedno kopyto. Tak, no naprawdę. I no, to tak jest. I to, a strefa retro pokazuje, że tam był indywidualizm. Tak. A dzisiaj już tego nie ma takiego pojęcia. Dzisiaj jest kasa. Kasa i kto więcej wyłoży na reklamę. Dokładnie tak. I jeszcze jedną fajną ciekawostką, taką tak już... Odnośnie tych targów, nasz polski producent Niewiadów wprowadził, kochani, zbudował w końcu, nareszcie, jak co niektórzy mówili, nareszcie, fajnie, zbudowali przyczepę z łóżkiem małżeńskim. Okej, tak, byłem, tak, widziałem, zobaczycie to na relacji. Tak, tak, o, Piotr też już ma nagrane, także no. Będzie można sobie zerknąć. Też bardzo fajne rozwiązanie, z czego mogę powiedzieć szczerze, prywatnie, jestem bardzo zadowolony, że troszkę czasu upłynęło i Niewiadów też postanowił pójść w tą stronę i wyprodukować coś takiego. No tak. Szacun, chłopaki, naprawdę gratuluję. Przyczepa mi się również bardzo podoba i trzymam kciuki, żeby to po prostu dalej się im dobrze to sprzedawało. Tak, tak, tak. W tym zestawieniu, w takiej jak ona będzie skonfigurowana, nie? No. Także to też jest tak. Rozumiem, że ten Adam Baś z Nordyńskiego już tam pakuje dla ciebie przyczepy. Nie, żeby to nie było, że to jest jakieś promowanie, lokowanie produktu. Brońcie, Panie Boże. Ale nie, on ci wyśle od tego są targi i żebyśmy my możemy śmiało powiedzieć. Ale przepraszam, ja miałem na myśli przyczepę w wersji, żeby się do paczkomatu zmieściła, taką wersję. No nie, tak, słuchaj, on już tam spasował, mówi i w UPS tak, w tym się już mówi tak, do odbioru już, będzie. No, taka malutka, tak, albo w paczkomacie jakimś. Tak, nie? tak, Inpost nam przywiedzie. I tak jest, także ja nie, a co ty myślałeś, że ja mówię o takiej dużej, żebyś sobie pomieszkał? No nie to, no to tak to już w ogóle, nie no, no proszę cię, to dobra, już wiesz, Piotr. Ja mam, tak, nie, lubię sobie pożartować, bo wiecie co, dwie rzeczy na targach Caravan Salons ja zakończę. Ale teraz mi przyszła właśnie ta myśl i szósty pomysł, co ciekawego, nie? Ale kończąc, jeżeli chodzi o takie technikalia, to wpadłem sobie przypadkiem, nie będę ukrywał przypadkiem, bo to firma JP Hitter z Poland. Umiejscowili się trochę w takim nieciekawym miejscu, że ja zobaczyłem, aha, tam są tylko bary i to, że ja tam dalej nie idę, ale patrzę obok mnie, jest stoisko i zacząłem ich zagadywać, co tam jest i znalazłem, znaczy relacja będzie na kanale, co tam mają ciekawego, ale zwrócił moją uwagę jeden produkt i też wrzuciłem na fejsa posta ze zdjęciem i też to wywołało dyskusję. Mam tutaj na myśli produkt, który wam pozwoli, nie wiem jak to powiedzieć, uprościć czy zredukować ilość mediów w kamperowanie czy przyczepie kempingowej. Wiecie, mam na moim kanale taki materiał filmowy, który mówi jak ja sobie wybieram urządzenia tak, żeby nie mieć na przykład prądu, gazu, diesla, jeszcze czegoś tak dalej, żeby było jak najmniej tych mediów. I oni mają coś, co osobiście rzecz biorąc, ja mam w tej chwili gaz, prąd i diesel i gdybym od nich to urządzenie kupił, to już bym nie miał gazu. Miałbym tylko prąd i diesel. A mam tutaj na myśli kuchnię, chciałbym powiedzieć, gazową, wiesz? To jest tak samo, jak się mówi, niektórzy ludzie mówią, masz kuchenkę indukcyjną, podpal ogień pod tym, ale tam już ognia nie ma. Dobra, mają kuchnię zasilaną dieslem, ale w tej kuchni spodobało mi się to, że tam jest zamknięta komora spalania. W związku z tym ona nie pobiera powietrza do spalania z wnętrza pojazdu, obojętnie przyczepy czy kampera. I
nie zabiera nam tego powietrza, którym oddychamy i nie emituje spalin do środka, do wnętrza. To działa tak samo jak wszystkie inne urządzenia grzewcze, które stosujemy w naszych pojazdach, gdzie jest całkowicie to jest ta komora spalania jest odseparowana od wnętrza. I tak powiedziałem, w takim wypadku, gdybym miał tego typu kuchnię u mnie w moim campervanie, to bym mógł zrezygnować z butni, a to ułatwia o tyle życie, że tak, prąd mam z nieba, a paliwo, czyli diesel, no to jak jadę zatankować auto, to i mam paliwo do wszystkich innych praktycznie urządzeń. Tak, bo podpinasz się do głównego zbiornika w samochodzie i no, nie ma, trzeba kombinować. Tak, więc jak mam paliwo, to jadę i mam wszystko zasilone, nie mam paliwa, to nie ruszam się po prostu, bo nie mam jak auta odpalić, nie? Dokładnie i, tak. Ale patrzcie, mam tylko wtedy dwa media. Jestem prawie, że autonomiczny energetycznie, no tak, tak w cudzysłowie, nie? Także to jest taka jedna fajna, ostatnia rzecz, ta piąta, bo on przygotował niby pięć, a też pięć chyba by wyszło więcej już. A, nie wiem, nie liczyłem, czy szczerze, Piotrze, powiem, bo to tak jest zawsze, jak my rozmawiamy ze sobą, to co, umawiamy się na trzy, tak, a później w czasie rozmowy wychodzi nam, ty, słuchaj, a to jeszcze to, a to jeszcze to. A myśmy już tak mieli być 15 minut temu z powrotem. A to już mamy, Która jest godzina? 16:22. Ja dziękuję. Słuchajcie, kończymy. Ostatnia tak rzecz, którą potwierdzisz, że jest super na tych targach, które znajdujemy tutaj co roku, to jest atmosfera. Tak. Z roku na rok naprawdę klimat jest mega. Mega. Naprawdę jest czasami bardzo ludzie wesoło. Ludzie są przesympatyczni. Jest bardzo wesoło czasami. Jest wesoło. I naprawdę z taką dużym spokojem i z dużym wyrozumieniem możemy polecać śmiało targi w Poznaniu. No, naprawdę warto tu przyjechać i poświęcić tego trochę swojego prywatnego czasu, bo nie będziecie tego żałować. Nie, to... bo targi karawaningowe, znaczy tak, inaczej, przepraszamy wszystkich handlowców. Wiemy, że już macie tego dosyć wszystkiego, ale wy tu jesteście w pracy. No, my jesteśmy hobbystycznie, ale cała ta, to jest po prostu jedna wielka impreza. Ci ludzie to przyjeżdżają do pracy, ale jest naprawdę super mega fun tutaj. Nie? Tak, pomimo to, że już widać co u niektórych zmęczenie, bo jakby nie było, to jest cały dzień na nogach i mielenie makaronu ciągle w koło jedno i to samo, bo przyjdzie takich 20, 30 czy 500 iksińskich i jedno samo w koło pytanie, to samo opowiadają, więc... Naprawdę wielki szacunek w waszą stronę. Robicie naprawdę mega świetną robotę. Także trzymamy za was kciuki. Kciuki, że dajcie radę. Tak, i będzie fajnie. No. A my mamy tutaj zabawę niezłą. A my mamy tak, my mamy weekend, my się bawimy, zwiedzamy, oglądamy. Pytamy, męczymy was. A ci, co jeszcze mają siłę, to do czwartej imprezują na placu Marka. No tak też, było. Też tak było. No a bo to aha, bo to nie no, bo on śpi w komfortowych warunkach w hali, gdzie nie ma imprezy. A ja słucham, znaczy nie, ja tam mam na to metodę korki w uszy i śpię, nie? Ale no nie, jest fajnie. Zapraszamy was na przyszłoroczne targi Caravan Salon 2025 do Poznania. Tak jest. Przyjedźcie tutaj, chociaż ten jedyny raz. To jest naprawdę super fajna impreza. No, wiecie co, nawet po to, żeby spotkać się i pogadać. Dokładnie tak. Ja dzisiaj zamiast kręcić ostatnie 3 godziny, jeszcze kręcić jakieś materiały filmowe, to tylko łaziłem po już zaprzyjaźnionych firmach i gadałem. I to jest fajne. Tak. Chyba dlatego takie jeszcze nie jestem zmęczony jak w poprzednich latach. To chyba bardzo dobrze. Ty wiesz, no w ubiegłym roku to wyłaziłem już naprawdę wymęczony, nie? A tu jakoś środki, ty, a może to trening? A może, słuchaj Piotrze, no wiesz, nabierasz... Przebiegłem się po mikrofony. Dobra. Dobrze kochani, trzymajcie się, pozdrawiamy serdecznie. My się musimy wpakować też, na razie, cześć. Cześć.